Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym nagraniu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o poddaniu. Poddaniu i zaufaniu. Jakiś czas temu zrobiłem maraton kilku vlogów i w jednym z tych vlogów powiedziałem takie słowa, bo już dawno poddałem się losowi. I te słowa zacytowała Kasia i napisała komentarz. Powinieneś coś nagrać na ten temat. I pomyślałem, że czemu nie? Czemu by nie nagrać takiej aktualizacji na temat poddania? Wiecie, to nie jest łatwo mówić na ten temat, ponieważ on sięga znacznie głębiej niż to, jak definiujemy na co dzień poddanie. Na co dzień uważamy, że poddanie siebie albo poddanie się jest aktem, cechą, działaniem, które ma na celu ochronić się, schować, odpuścić napaść, agresję, odpuścić działanie. Ja się poddaję. To też wyraża pewną uległość, sugeruje jakąś słabość, sugeruje bezsilność. I to jest to, jak na co dzień definiujemy poddanie się. No oczywiście definiujemy je też przez pryzmat wojny, tak? Że ktoś może się poddać w trakcie wojny i wtedy zazwyczaj zostaje wzięty w niewolę albo podbity. Wiecie o co chodzi. Ale to sformułowanie sięga dużo głębiej. Sięga takiego podstawowego, egzystencjonalnego dylematu, jaki ma każdy człowiek. I to jest dylemat pod tytułem: co ja tu w ogóle robię? Dokąd zmierza moje życie? Dlaczego istnieje cierpienie? Czy jest sens żyć? Czy jest sens żyć, jeżeli istnieje cierpienie? Jaki jest sens wkładanego wysiłku w to, co robię, jeżeli i tak wszyscy umrzemy? Dlaczego naszymi działaniami i zachowaniami kieruje lęk? To znaczy, dlaczego robimy cokolwiek, żeby przetrwać? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym tutaj wymieniać wiele różnych egzystencjalnych zagwozdek, jakie mają ludzie. Inną taką zagwozdką, którą mają ludzie, to jest taka zagwozdka nienasyconego głodu. Dlaczego zawsze czegoś chcę? Dlaczego mimo wszystko, mimo tego, że posiadam tak wiele, chcę więcej? Dlaczego jak zjem cukierka, to zaraz chcę drugiego? Dlaczego gdy mam jeden samochód, to zaraz chcę mieć lepszy samochód? Dlaczego gdy mam jedną pracę, zaraz chcę mieć lepszą pracę? Dlaczego gdy zarabiam X, Y, Z, to zaraz chcę zarabiać więcej? Dlaczego nie czuję się szczęśliwy z tym, co mam? Dlaczego jestem niezadowolony z życia? Dlaczego ciągle towarzyszy mi ten niepokój, ta frustracja, ten lęk, to cierpienie, to uzależnienie, ten przymus do sięgania po przyjemność, ten przymus do ucieczki od negatywnych uczuć, ten wewnętrzny paraliż, który notabene wywołuje pewnego rodzaju bezsilność, bezsilność człowieka, który jest pozostawiony sam sobie, gdyż uciekł z królestwa zwierząt, tak? Zaczął myśleć po swojemu, teraz zakwestionował Boga, czyli zakwestionował duchowość i teraz sam nie wie, gdzie ma się podziać. Czy to nie brzmi znajomo? Bądźmy szczerzy, pomyślcie przez chwilę. Czy to nie brzmi znajomo? Czy to nie dotyczy każdego z nas? Wiecie, ja rzadko poruszam tematy chrześcijańskie, czy biblijne, czy w ogóle jakieś metafory. No ale trochę tak jest, nie? Że każdy z nas uciekł z tego Królestwa Bożego i teraz pałęta się tak między dobrem a złem. Przydałaby się teraz jakaś taka gruba metafora, nie? Pałętamy się między tym dobrem a złem, tu nas kusi wąż, szatan siedzi na ramieniu, na drugim ramieniu siedzi anioł, Bóg gdzieś w niebie obserwuje nas między chmurami, a my jak takie nagie, bezbronne dzieci taplamy się w tym egzystencjalnym błocie, starając się coś z tym zrobić. Nadać temu jakiś kształt, ale nie możemy wiecznie śnić, będąc wpędzeni w poczucie bezsilności, strachu, pożądania, nie? Każdy z nas chce się wyrwać z tego kołowrotka. Chcemy uniknąć cierpienia, chcemy usunąć to cierpienie, chcemy zniszczyć ten kołowrotek, ten pędzący kołowrotek, w którym każdy z nas siedzi jak chomik i zapierdziela, goniąc za czymś. Nie wiadomo za czym. Za szczęściem, którego nigdy nie możemy mieć, bo zaraz wyrywa nam się ono z rąk. Wiecie, ja nie twierdzę, że piękne chwile i dobre chwile nie istnieją, tylko to
pożądanie, przywiązanie do tych chwil wywołuje frustrację, bo ciągle wszystko się zmienia. I przychodzi taki moment, tak mi się wydaje, w życiu każdego człowieka, kiedy zaczynamy zastanawiać się nad tym, co to znaczy i co możemy z tym zrobić. Wiecie, ja powiedziałem w tamtym nagraniu, bo już dawno poddałem się losowi. Troszeczkę skłamałem, ponieważ to nie jest tak, że poddajemy się losowi raz i już koniec. To nie jest tak, że przychodzi taki jeden moment, kiedy się poddajesz i już nigdy więcej nic ci nie dotyka. Raczej w tamtych słowach miałem na myśli to, że już dawno rozpoznałem, co to znaczy się poddać. Rozpoznałem to uczucie. Rozpoznałem to doświadczenie, bo to jest doświadczenie. I to pozwoliło mi nakierować moją uwagę na to, żeby być obecnym z tym, co dzieje się tu i teraz. Na to, aby rozpuszczać wszelakie cierpienie czy iluzje. Ale też to dało mi taki kompas. Taki kompas, taką mapę, która pokazała mi, w jakim kierunku mam zmierzać. Co takiego mam jeszcze zrobić tutaj, żeby skreślić z mojej listy wszystkie rzeczy, które mam do zrobienia, żeby ułatwić sobie proces przedostania się na drugą stronę. Inaczej nie potrafię ubrać tego słowa. Jednym z takich elementów było usunięcie rozrusznika. Zanim do tego doszło, wiecie, ja już wcześniej czułem taki moment, kiedy mój opór się rozpuszcza, jeżeli chodzi o to doświadczenie, jeżeli chodzi o samą operację. Ale tak, po tym wszystkim mogę stwierdzić, że istnieją różne poziomy poddania się. I każdy z nas ma inne doświadczenie i ten sposób poddawania się też będzie inny w zależności od twojego doświadczenia. I na różnych etapach życia możesz poddać się do całkowicie innego doświadczenia, do całkowicie nowego fenomenu, który się pojawia przed tobą. I sam moment, kiedy ty poddajesz się do tego doświadczenia, to jest moment, kiedy akceptujesz to, co masz przed nosem. Akceptujesz to, co się wydarza. Się do tego poddajesz. To jest wyrażenie twojej woli, aby oddała to poczucie napięcia, to poczucie wewnętrznej odpowiedzialności i dyscypliny, żeby coś zrobić. I ty to po prostu oddajesz rzeczywistości, jakiej ona jest. I wtedy pozwalasz sobie dostroić swoje zmysły, dostroić siebie do otaczającej cię rzeczywistości i pozwalasz sobie być prowadzonym przez to, co dzieje się przed tobą. Pozwalasz sobie być prowadzony przez wszechświat, przez rzeczywistość. I to nie jest to samo, co bycie słabym, bycie uległym. Chociaż czasami tak się zdarza w naszym życiu, że jesteśmy chorzy, jesteśmy słabi, nie wszystko dzieje się po naszej myśli, pojawiają się jakieś złe, brzydkie, niefajne doświadczenia i jesteśmy już bezsilni, padamy i już po prostu nie chcemy nic robić, nasza wola umiera i się poddajemy i czujemy w tym głęboką ulgę. Ale ten sam moment poddania się wyraża się przez coś znacznie większego od nas samych. Bo jest to coś, co się dzieje, gdy oddajemy naszą wolę, ale nie możemy użyć naszej woli, żeby oddać naszą wolę. Musi być coś więcej, co przewyższa naszą wolę, żeby wpłynęło na naszą wolę, żeby ona się poddała do siebie, żeby się rozpuściła, żeby odpuściła, żeby w pewnym sensie utraciła tą kontrolę, ale mam tutaj na myśli odpuściła przywiązanie do kontroli, odpuściła identyfikację z kontrolą. I wtedy poddanie się następuje. Często towarzyszy temu ogromny spokój, zanik lęku. Powiedziałem często, ale praktycznie zawsze tak się zdarza. Zanik lęku, totalna akceptacja. Może się dziać wszystko, ty po prostu odpuszczasz. Poddałeś się. Czasami może przyjść pewien rodzaj smutku, ale też takiego dobrego smutku. Takiego zdrowego smutku, który pozwala nam się w pewnym sensie dostroić do siebie i też zaakceptować przemijalność rzeczy. Taki dobry, zdrowy smutek nie jest zły. Czasami może pojawić się jakaś nadzieja, nie? Do zanadziei, do zainspiracji, ale też wewnętrzna siła, żeby przejść przez te trudne doświadczenia, w których się odnajdujemy i żeby po prostu być cierpliwym, być wytrwałym i spokojnym. Podałem ten przykład z rozrusznikiem, bo to jest coś, co mam bezpośrednio pod ręką, co wydarzyło się u mnie ostatnio. Ale takich przykładów to ja mam całą masę w życiu. A wydaje mi się, że na przykładach najlepiej jest to omawiać. Wtedy mam taki konkretny dowód, że coś się wydarzyło i jesteśmy w stanie odnieść to do siebie. Również gdy przyjechałem do Krakowa, musiałem wiele rzeczy oddać, poddać się. To jest cały czas niekończący się proces. Myślę, że każdy z nas ma taki
To się nazywa fachowo gestalt, nie? Taka narracja, jakiś wewnętrzny cel, jakiś taki niezamknięty scenariusz, może być celowy, coś, co chcemy dokończyć. I właśnie poddając się, niezależnie czy będziesz coś próbował zrobić w tą stronę, czy nie, przyjdzie taki moment, kiedy poczujesz się gotowy, poczujesz gotowość. I ta gotowość może cię zainspirować, żeby podjąć jakieś działanie albo totalnie odpuścić wysiłek. To może iść w dwie strony. I teraz cała sztuka tkwi w tym, żeby być tego świadomym, żeby być czujnym, żeby to obserwować, aby nie przegapić tego momentu. Tego momentu, że poddajesz się i wiesz, że jest coś więcej, co jest ponad tobą, co kieruje i zarządza tym wszystkim. Jeżeli jest dla ciebie łatwiej, możesz nazwać to Bogiem. Jeżeli wolisz, nazwij to sobie ostateczną rzeczywistością. Swoją drogą, w trakcie operacji, jak byłem w szpitalu, to przyszedł ksiądz. Często jest tak, że po szpitalach chodzą księża, żebyś mógł się wyspowiadać, porozmawiać, wiadomo. Często jest tak, że ludzie umierają gdzieś tam na oddziałach. I pozwoliłem sobie porozmawiać teraz z tym księdzem na temat duchowości. I co było najciekawsze, to to, że ja miałem ten stan takiego poddania wewnętrznego, zostałem w spokój. A on z początku zlekceważył mnie, bo uznał, że jestem młody, ale powiedziałem mu, że nie jestem ani wierzącym, ani nie jestem też ateistą. I powiedziałem mu, że ze mną nie będzie mu tak łatwo. I po operacji udało nam się zamienić kilka słów. I fajną mieliśmy konwersację. I on wspomniał o tym, że różnica między moją duchowością a jego duchowością jest taka, że on wierzy w Boga osobowego i dla niego ważne są te wszystkie rytuały, bo one coś urzeczywistniają. A ja nie byłem w stanie mu tego wytłumaczyć, bo nie mieliśmy zbyt dużo czasu, ale chciałem mu powiedzieć, że ja nie wierzę w Boga osobowego, ponieważ ja nie muszę wierzyć. Ja po prostu go doświadczam, ale bezosobowo. I nie potrzebuję żadnych rytuałów, żeby to mi miało coś udowodnić albo coś wskazać. Nie mówię tego dlatego, bo uważam, że jego wiara jest gorsza od mojej, czy moja duchowość jest gorsza od jego, tak? W jedną czy w drugą stronę. Mówię o tym, żeby wskazać, że są różne ścieżki, różne rodzaje duchowości. Ale efekt końcowy jest taki sam. Oddajesz się i oddajesz swój osobowy aspekt doświadczenia czemuś większemu od siebie. I musi zapaść pewna zębatka w twojej głowie, pewien przełącznik musi się zapalić. I wtedy już wiesz. Będą momenty, kiedy będziesz wątpił w siebie, pojawią się jakieś problemy w życiu. Kiedyś nagrywałem taki film o poddaniu się i mówiłem o tym, że nie do końca człowiek może się poddać, bo jak się poddajesz, to zaraz pojawiają się jakieś inne tarapaty, problemy, jakieś myśli, lęki, które cię wybijają z tego poddania i musisz wtedy się ruszyć, tak? Rzeczywistość cię angażuje w swoje dramaty, żebyś coś zrobił, tak? Poszedł do pracy, rozwiązał jakiś problem, porozmawiał z jakimś człowiekiem, cokolwiek, nie? Ale sam ten moment rozpoznania pozwoli ci na znacznie większe widzenie. I to będzie takie poddanie, które może na początku wydawać się być czymś niezwykłym, ale jak będziesz to rozpoznawał i obserwował, to się ono rozszerzy na całe twoje doświadczenie i będziesz miał coraz więcej takich doświadczeń, że się po prostu poddasz, zaufasz, znajdzie się zaraz jakieś rozwiązanie, ktoś ci coś pomoże, ktoś ci coś podpowie, coś się zadzieje. Mi jest nawet trudno ubrać w to słowa albo tworzyć jakieś teorie na ten temat. Ja sam nie do końca wiem, jak to się dzieje i ja nie chcę na ten temat żadnej teorii, bo ten aspekt nieznanego w rzeczywistości. Uważam, że ten aspekt nieznanego jest i on istnieje i on jest cały czas ukryty za naszymi plecami w tej tajemniczej próżni, pustce, pustości. I to jest właśnie to, co czyni to wszystko pięknym spektaklem. Jakbyśmy wszystko wiedzieli, to byłoby nudno. Dzięki serdeczne za waszą uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo. Buźka. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym nagraniu. Nagraniu, które zostało
Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym nagraniu. Oh God. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym nagraniu, które nagrywam. Zapomniałem, jak to się robi. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie.